Dzisiaj Synmiewak zagra mecz w pojedynkę na 5 amatorów. Oprócz tego duel bez użycia klawiatury, bez itemów czy bez umiejętności. To wszystko za chwilę, ale zacznijmy od początku. Kamelia, ty jesteś w platynie, tak? Tak. No to teraz tak, jak wygrasz ten duel, dostaniesz ode mnie Mr. Skina. No nie wiem, czy wgrać, dobra, w sumie wiem. O kurwa, naprawdę, jesteś tego pewna, Kamelia? Nie. Zasady są takie, że gramy do pierwszej śmierci, pierwszej wieży lub 100 minionów i nie wolno się cofać. Miwak już jest pod wieżą. Dobra, zobaczmy, proszę państwa. Kurde, mogłem zgarnąć, wiesz, jakiegoś Sylvana do komentowania. Bez skitu. Zaczęło się, pierwszy autoatak. Uuu, pierwsza umiejętność trafiona. O, nie daje podejść do minionów. Ale Kamelia chyba nie wzięła Q, a wzięła jednak. Trafiła tego spela! Kill wraca! Nie, ja to przegram na minionów. No to musisz w takim razie olinować w niego, nie? Uuu, zdodżował! Wyciszenie. Niemiłe to było. Ale 2,5 minuty, Soraka nadal żyje. Jak jest w minionach aktualnie? 14-3. Jak nie olin, to jest ciężko, Kamelia. Uuu, Ignite! Czy ona umrze? Nie umrze. O ty! Nie można recallować, tak? Nie można, nie można. Dobrze. Dobrze. O! Zrobił to, proszę państwa! Pierwsze zwycięstwo naszego progracza. Dobra, teraz czas na chłopcia. Ty jesteś w goldzie, tak? Jestem w goldzie. A który gold? 4. No to ciekawie. Nie no, ale Synmiwak ma golda 2, więc no. To prawda. Dobra, no to zapraszamy na duel, ale tym razem Synmiwak nie będzie mógł używać klawiatury. Nie wiem, jak to zrobisz, czy zbindujesz spele pod myszkę, czy co? Myślałem o tym, ale nie będę oszukiwał. Okej, ciekawe. Ale już bardziej agresywny pik i jest Exos i Ignite. No nie będzie łatwe akurat. I jeszcze ważna rzecz, Kupcio gra z korytarza swojej uczelni. Prawda? Ja już mam odruch, żeby trzymać rękę na klawiaturze, ale nie mogę. No właśnie, najpierw ją w ogóle wyrzuć. Ja trzymam na twarzy teraz. Ale coś czuję, że teraz może być do minionów grane. Do miniona usunęli już kilka lat temu. Ej, a mogę sobie tap chociaż wciskać ręką, czy nie? Czy musisz tą samą co myszką? O, to tą samą co myszką, no. To będzie upośledzone. Muszę obmyślić plan, bo mam ghosta jakiegoś useless. Czekaj na gankę. Dobra, lecimy. Proszę, jak używam umiejętności sprawnie myszką. Po co komu klawiatura? Wydaje mi się, że dopóki Miwak nie będzie musiał grać stopami, to będzie dobrze. Tak, to w kolejnej rundzie. O kurde, dzieje się, pojechali na ostro. Nie, chłopcze, pada, ale szybki mecz. Co to był za niesamowity pojedynek, obydwójka graczy naszych stała w jednym miejscu i się autoatakowała po ryju. Dzień dobry, proszę państwa, za moment wrócimy, natomiast najpierw kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Gaminate'a. Gaminate to taki magiczny proszek, który przychodzi do was w takich puszkach. Jedyne, co musicie zrobić, żeby się nim rozkoszować, to wsypać do na przykład takiego shakera jedną miarkę Gaminate'a, zalać to wodą, wstrząsnąć i gotowe. Gaminate w ostatnim czasie wypuścił dwa nowe smaki. Rap, czyli Raspberry Apple Pitahaya i Blue Ice. Ja sobie wcześniej przygotowałem oba smaki, mam je tutaj i zrobimy teraz mały test. Zaczynamy od rapu. Dobre, całkiem słodkie, mimo że Gaminate nie zawiera cukru. Fajne połączenie, niestety nie wiem, jak smakuje Pitahaya. Bardzo fajne. Teraz Blue Ice. Dobre, dobre. Ten smak mi się kojarzy trochę z jakimiś cukierkami z dzieciństwa. Też spoko. Moim faworytem chyba jednak z tej dwójki będzie rap. Proszę państwa, te dwa nowe smaki i wszystkie pozostałe możecie kupić w linku w opisie. Zachęcam bardzo serdecznie, sprawdźcie oferty Gaminate'a. Pamiętajcie, że z kodem DYRYHODO macie 10% rabatu. Także klikajcie w link, sprawdzajcie, a my wracamy do odcinka. Przechodzimy do Julki, która ma... Silvera. To jest Silver 2. Także wysoki, wysoki. Tak, to na pewno Julka jest na koncie, a nie ja. Tak. Miwak, nie możesz używać umiejętności. No dobra. O. To co, znowu trenda jakiś? Weź tego Yumi, wiesz. A czy samonery to też są umiejętności, czy nie? Samonerów możesz. Nie możesz tylko QWR. Czym by tu grać? Tego nie przemyślałem. Aureliona. Kurde, to stresujące. Caitlyn na Caitlyn, zobaczmy się. O, dobra. Miwak już na prowadzeniu. Większy zasięg ma na tej Caitlyn, ewidentnie. No ewidentnie większy zasięg, no halo. Załatwmy to dyplomatycznie. No przestań. Miwak nie masz psychy jej kupić. No nie mam, nie ma. Ej. No proszę. Ej. Zdżukowane Q. Nie no, no jego skin jakoś więcej zasięgu ma. Co nie? Rito, proszę fix. Ale przetankował teraz minionki. Ale ma drugi level. Uważaj, żeby ci Kazyks od góry nie przyszedł. Dobra, uważam. Jurka mało many. Ciekawe, dlaczego ma mniej niż Miwak. Dobra, 33-28, to nie jest tak daleko. Chyba będziemy grać na farmę w tej grze. Ostatnio jak powiedziałeś, że będziemy grać chyba na farmę, to staliśmy w miejscu i się biliśmy pałami po głowę. Ulala! Co się dzieje? Dobra, przeprowadźmy krótki wywiad z Miwakiem. Co się dzieje w twojej głowie? Nie opłaca mi się tradować, to muszę na creepy grać. 42-35. To Julka, no ja nie chcę nic mówić, ale jak chcesz mieć szansę w tym pojedynku, to chyba musisz olinować. Flash, EQ, auta, Gale Force Ulti, dawaj, lecisz. Ignite'or! Miwak w tej chwili 400 HP. Zostaje RK jest lekki klops. A Miwak bez heala, przypominamy, już zużył. Aczkolwiek miniony spod tureta zbiera. O, Julka!
Aj, Q nietrafione! Ale w ogóle się nie odzywa, nie? Takie pełne skupienie. Kurde, co mam mówić, no? 66-57. Nietrafione Q? Autoatak za auto. Ale teraz przyjmuje damage'a od Kanona! Kanon chyba zadał więcej damage'a niż sam Miwak. To jest jakaś dłuższa gierka. Podoba mi się. Później, żeby się dowartościować, będziemy musieli na Bruce'a grać. Jest ultimate! Anime strzał! Miwak ma jeszcze 138 i ma heal'a! Ma Ignite'a! Proszę państwa! Julka, jeden HP dosłownie! Ja! Creepa uderzyłem. No ale teraz Julka nie może już się pokazać na linii. Musi czekać, jeszcze dużo HP. W tej chwili 17 punktów życia na jej koncie. Miwak, ultuj, ultuj! Chciałbym, naprawdę. 13 CS-ów zostało Miwakowi do wygrania tego pojedynku. Kolejny ultimate! Dobra, miała jeszcze mana na ultimate, ale teraz już dosłownie mana na nic. Dobra, ale już miniony zbliżają się do wieży. Zaraz Miwak będzie mógł je sfarmić. Z tej fali jeszcze nie wygra, ale następna to już może być to. Dziwnie, żeby wbiec do przodu, ale wiem, że padnę. No Julka jak chce wygrać, musi teraz engage'ować. Ale tam! Oj, teraz kłopoty. O, nie! Ja skończyły się miniony! Nie! Ale czekaj, gramy, bo to nie był kill, to jest execute, więc... To muszę szybko robić farmę. Jeszcze 6 minionów. Całego wave'a muszę wziąć. Muszę trafić, proszę. Jest, trafiony jeden. Oj, teraz będzie problem. O! Nie, proszę państwa, 100! Oj, ledwo, ledwo. To była trzecia rozgrywka, teraz schodzimy jeszcze niżej w drabince rank ligowy. Hawat, brąz, tak? Brąz 1. To jeżeli wygrasz to 1-1, to dostajesz ode mnie mystery skina. W tym meczu natomiast Miwak do 6 minuty musi być AFK. Także masz szansę, żeby sobie zrobić przewagę, Hawat. Pomyśl, jaki pik piknąć. Nie wiem, czy gramy wtedy na farmę, bo to trochę nie fair. Chociaż możemy zagrać, jesteś w brązie. To zrobić po prostu tak, że Hawat by musiał sfarmić 30 minut więcej, powiedzmy. Wiecie co? To jest Hawat. Niech sfarmi 100. Kogo nie zaprosiłem? Mnie! Oho, to by był mały kłopot. Kurwa, z dedykacją dla kapitana. Co? Nie! Ja pokażę siłę tego czempiona. Nie no, żartuję. Dajmy szansę Miwakowi. No, nie będę pikował takiego broken czempiona. Akali. Odważnie, odważnie. Lol. Dobra, jest Hawat, proszę państwa. Zaczyna z Q. Pierwsza fala minionów. Minuta 30. Zaraz zobaczymy, ile jest w stanie nafarmić. Hawat sfarmił jednego miniona, to jest jego nowy życiowy rekord! Już pierwszy zmisowany jest. Drugi zmisowany. Ło! Zmisowany! Kolejny zmisowany! Miwak, jak tam twoje emocje podczas tej rozgrywki? Bardzo dobrze, nie mogę się doczekać już pojedynku. Patrzę tutaj w pełnym skupieniu, jak są zhitowane miniony, ale... No nie są, nie są. Pamiętajcie, że Miwak będzie miał przewagę, będzie mógł sobie kupić itemy dopiero w tej 6 minucie. I on przez ten czas może analizować wszystkie zagrania Hawata, nie? To tak, pozna jego styl. Ja już mam notatki rozpisane w momencie. Wiem, jak unikać kół, pod jakim kątem. Dobra, 3 sekundy i Miwak rusza. 2, 1, let's go. Tu jest akurat duża szansa, że Hawatowi się wsparci. Miwak już jest na linii. O, Miwak już ma prawie tyle minut, co Hawat. Średnio. Wow, ale wjechało! Jednak zmieniam taktykę, nie podchodzę. No, Miwak chyba będzie czekał teraz na 6. Zobaczmy jego itemy. Oblivion Orb. No właśnie, widzę, antyhila się kupił od razu. I poteczka. Jest trade wygrany przez... No, powiedziałbym, że taki remisik. No, procentowo tyle HP samo ma. O, patrzcie, teraz będzie go zaunować. Taki cwaniak, bo na AFK gra. Nie chcę nic mówić, ale nie wiem, czy do 100 creepów ma sens. Cicho, już się tak, zadecydowali. Nie już chcę zadecydowali. Nic mówić. Już zadecydowali. To zróbmy tak. Jak Hawat wygrasz przez 100 creepów, to dostajesz mystery skina, ale jak wygrasz przez killa, to dostajesz jakiegokolwiek skina chcesz. Dobra. To będzie giga zabawne, jak Miwak go w końcu zabije, nie? No i 10 CS-ów zostało jeszcze Hawatowi. Ale dobrze. Co? Nie! Jak to zrobił? 94 CS-y u Hawata. Ja po prostu nie umiem grać w tę grę. Ostatnie wyzwanie to Weronika, która... Ej, oficjalnie miałaś mieć Irona. Czemu masz brąza? A to na TFT brąz, na TFT brąz. A, dobra, liczy się. Czyli brąz jest w TFT, w lidze Ironik. Który Iron? Trzeci. No to prawie samo dno. Dobra, zobaczmy. Niemiły jesteś! Przepraszam. Deal jest taki, że ty możesz kupować itemy, a on nie. Ej, a zróbmy tak, że nie może mieć włączonego ekranu. Możesz się recallować, kupować itemy, możesz wszystko. I dasz mi fory, czy nie? Dobra, jak chcesz dawać fory, to bardzo proszę. Kijanka na Ilaoi. Schodzić z linii. Zchodzić. Ja pierdolę. Uważaj, bo Miwak może chcieć w early to skończyć, bo wtedy jesteście najbliżej siebie. Trochę ci podpowiedziałem, ale... Why are you running?
Weronika bardzo, bardzo defensywnie. Ale już ma więcej minionów niż Hawat przez całą grę. Nie no, nieprawda. Powinniśmy grać jak długo ktoś gra w ligę, a nie kurwa rangą. Ja w ligę zacząłem chyba jak w czwartej klasie podstawówki byłem. Tam był taki Paweł. U, wbicza mi Waka, nie ma czasu do gadania o LOLu. Uuu, nietrafiony! U, jakie szybkie zdodżowanie! Nie no, coś tam bije. Nie jest dużo, ale bije. Weronika coś bardziej chce pushować te miniony, niż atakować mi Waka. Uuu, trafiła! I czy będzie teraz Trajdzior? No proszę! Weronika wychodzi na prowadzenie w HP, ale nie ma już many, pewnie niedługo będzie chciała cofać. Pytanie, czy mi Wak jej pozwoli. Nie pozwoli, bo zrobił wielki... Co za gracz! Jakbym nie zamiast tego autoataku, to byłby koniec. Ja! No to nie ma skinów, proszę państwa! Wszystkie 1v1 zostały wygrane przez Miwaka. Teraz zagramy 1v1 co? Miwak na 5 amatorów. Gramy do wybuchu Nexusa. Miwak może grać no, normalnie, a drużyna amatorów nie może kupować itemów poza tymi startowymi. To ma sens, to mam większą pulę herosów jednak. Róbmy z tym kombem, że to będzie Malphite, Yasuo, MF-ka, Amumu i... Jakaś Diana czy coś, nie? Co to za bronzodia tu jest planowana? A no i klasyka, jak wygracie to każdy dostaje po Mystery Skinie, nie? Miwak jak wygrasz, a w ogóle używasz tego konta? Nie, na iście nie gram. Na iście mam wszystko, więc nie trzeba. Ej, przepraszam, czemu nie macie dżunglera? O, wy macie, nie chce mi się grać. Musiałeś wziąć Akali, musisz jeszcze bardziej mnie gnębić. Ja mogę kraftować itemy? Właśnie zastanawiam się, chyba to będzie zbyt przejebane, co? Tylko startowe może kraftować. Dobre, dzięki. Ej, dobra, to w sumie luka jest taka, że powiedzieliśmy, że startowe możesz. Może być na przykład 6 do ranów. Robimy po tańcówkę. O, lol. Miwak je zupę. Ej, Krzysiu. Co? Jan. Co? Zupa. Czy Vinequill będzie sama na linii? Odważnie! Toplane'a nie widać. Na bocie dwóch... O, gang! Prawie był gang! Dobra, jednak linia 2 na 1. Nie wiem, czy my powinnyśmy być dwie na jednej linii, jak obie się stakujemy. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Idź gdzie się możesz stakować. Dobra, na razie nudy, farmienie. A, i umrze! Ula, co to, Weronika? Pierwszy level na piąty, co tu się dzieje? Czy on to zrobi? Zrobi to! Czy jeszcze przeżyje? Nie, dobra. To by było za dużo, ale ma 2 kile, proszę państwa. Hubert co robi? Patrzcie, jaka agresywna gra tego gracza. Dobra, Miwak idzie złapać falę na bocie. A gdzie są przeciwnicy? Ty właśnie, ja nie wiem, ja w szoku jestem. Czy jakiś dragon jest robiony? A, no właśnie. Backdora robimy, haha, my już pod Nexusem jesteśmy. To jak mnie widzi, to zobacz sobie mój build. Proszę państwa, kupił 4 itemy startowe. Oszukał zasady, dobra. To jest wykorzystanie mózgu, uznajemy to. O kurde, ja tam widzę, że taktyka sajonowska na maksa. Jakie to jest ciężkie ten ostatni play. O nie! Ale 3 przeciwników jest, 3 tylko na jego błąd. Będą lecieli pod Miwaka i mają pierwszego killa! Powiem wam tak, gold nic im nie da, mogą mnie skorzystać i spuszować trochę tę środkową aleję. Teleport! Lecę. Za wcześnie użyte! A dokąd się telepał? Właśnie on... boję się, że pod Nexus, wiesz? Chawat, gdzie się tepałeś? Pod Nexus. Lol. Night Harvester już złożony. 4-2-0, staty. Ładna liczba, śmieszna. A się gra? Ultuj, Julka, ultuj! Jezus Maria, co to się stało, Weronika? Nie, ty... 4 level. Co? TikToka przygląda. Co za chłop się, kurwa, ciesz. Miałeś tu komentować, a nie TikToka oglądasz. Chawat właśnie użył Elf miniona! Chawat, silny bug! Teraz użył kurw miniony! Zabił miniony! Trzymaj mi kanał na wziąłkę na dole, trzymaj! Właśnie o takie coś mi chodziło, no. Oni mają Heralda! O kurde, no dobra! Tryhardowali teraz, proszę państwa, mózg został użyty. O Jezus! Zniszczył jeszcze Herald, chupcie, co? Dobra, zginie z Ignite'a! LOL! No to fajny inhibitorek macie, chłopaki i dziewczyny. Dobra, Miwak, tak jak już wcześniej nie mówiliśmy, ale masz 2 koła ratunkowe. Jedno to jest minuta z Yumi, wsiadam ci na plecy na minutę. A drugie to jest turec na inhib turecie, jakiś Azira. Nie, więc zastanów się, kiedy będziesz chciał je użyć. Zostały przewidziane jakieś... koła ratunkowe dla was? Nie. Ja niedługo, bo nie będę golda za nich dostawał. Muszę dać się zabić. Julka, słyszałaś? Miwak idzie dać się zabić. Żartował chyba. Kupcio, próbuję po raz kolejny. Nie no, jak ten inhibitor ma większy level niż ja. Miwak już 15 killi. Co to za flash agresywny? Ja bym chciał tylko zauważyć, jak wygląda nasz czat w tym momencie. Ty, syn Miwak, zróbmy tak, że ty nie będziesz bił mnie, a ja ciebie, co? Tak możemy zrobić. A już? O, na bota muszę iść, no nie mogę. Kurde.
Jak pokonał pociąg. Nie no, złamał sojusz. O, i nie będzie trzeciego Drake'a. Wszyscy uciekają od biwaka! Wyciągaj sobie tego Drake'a, wyciągaj. Co, z czego mu ukradniesz? Masz smite'a? Zobaczysz, zobacz. O kurwa, hamat gameplay. Ale zobaczysz. Jezus Maria! Ej, no oni nie mają podejścia trochę już do niego. O, czterech graczy jest tutaj! Czy to znaczy, że będą cztery kille dla miwaka? No, tak, kurwa. To właśnie to znaczy! Po pentakilla może zrobić jeszcze. Ty wdobijesz ujemny damage. Dobra, poproszę Yumi na mnie jednak. Dobra, wsiadam. Ile mam? Minutę, tylko pamiętaj, ja nie umiem grać Yumi. Nie mam problemu. Tego Heralda zignorowaliśmy. O, bez kitu. Poproszę Towera tam na bota. Czemu on ma tyle życia? Mama Yumi na plecach. Ta Yumi to chyba nie fair. Nie, to że coś, ale... Wiesz, no ja, wiesz, muszę, no. Takie są zasady gry. Dobra, ja muszę zsiadać. Może nie będę ryzykował. Herald ma 300 HP, ale jednak. Pierwszy inhibitor otwarty. Czy miwak zdąży? Aj, prawie! O nie, on faktycznie mu nic nie bije! No dobra, druga lina przez miwaka zaraz będzie dopuszowana do inhibitora. Mi się wydaje, że miniony go szybciej zabiją niż tutaj za inhibitor. Hubert! Miniony go pokonują! Pod wieżą? Miwak fruwa między turetami! Chyba zginie! Hubert robi! Hubert się nie poddaje! Czy to jest ten win condition? Jezus, Kupcio, wszystko zaraz zależy od ciebie. Form ma tepeka? No chyba ma. Mam tepeka, z pamiętym tepekiem tam do góry. Szybko, szybko, szybko! O nie, oni to mogą wygrać! Lecę, lecę! Go! No nie, wygrają to! 10 sekund. Wygrają, no. Chociaż? Trzy sekundy? Hamad, bij! Teraz musisz zaszatować tego. Nie! Jeden autoatak zabrakło, żeby zabić. Dzięki, ja szybko idę, może jeszcze obecność będę miał. Dobra, idź na zajęcia, no elo. No to proszę Państwa, w takim razie, wszyscy nasi amatorzy dzisiaj dostają po mystery skinie. Dobra, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie, żeby wbijać na kanał YouTube'owy Miwaka. Dziękuję i za zaproszenie, i za fajne pojedynki tutaj każdemu z osobna. I mam nadzieję, że kiedyś do usłyszenia. Następnym razem będzie 1v10. No i co? Pozdrawiam.